Tak, możemy porozmawiać dzisiaj o ciele krystalicznym. Pamiętam moment, w którym dotarło do mnie, że bez ciała krystalicznego nie przetrwam, nie przejdę dalszego procesu, dalszej drogi tutaj. Było to, kiedy w czwartym miesiącu już leżałam i w związku z ciągłymi wymiotami, brakiem możliwości jedzenia i picia, praktycznie przestałam już nawet odpowiadać na pytania, bo nie miałam na to siły. I wtedy dotarło do mnie, że no, tyle czasu już rozmawialiśmy o różnych możliwościach różnych ludzi, którzy wcześniej byli przed nami, i okazało się, że prawdopodobnie dotyczy to właśnie tego, że oni mieli ciało krystaliczne. Ty pamiętasz u siebie taki moment, kiedy stwierdziłeś, że no, to jest jedyna droga, żeby tutaj przetrwać, a dwa, a tak naprawdę co to jest ciało? My widzimy ciało fizyczne, ale chyba nie jesteśmy tylko i wyłącznie tym, co widzimy. Odpowiadając na pierwsze pytanie, mając 17 lat mniej więcej, już to zrozumiałem, że bez tego, patrząc po wszystkich mistrzach, którzy mimowolnie, na których natykałem się, a wtedy nie było jeszcze internetu, więc to były księgarnie, więc to były jakieś rozmowy, to wtedy już natykałem się po kolei na różnych mistrzów i każdy z nich miał właśnie ciało krystaliczne. I tylko wtedy się to jeszcze, powiedzmy, tak nie nazywało, każdy z nich nazywał to inaczej. No tak, to jest nasza nazwa. To jest nasza nazwa. Ale trzeba by to jakoś scalić, nazwać i określić właściwości. Natomiast ciało. Co to jest ciało? Wszyscy widzimy ciało fizyczne, więc o tym nie ma co mówić. Natomiast może jest ważne to, że jest to ciało węglowe. No, tak, żeśmy sobie je określili, ale generalnie oparte na związkach węgla. A ten cały świat jest węglowy. Rośliny, rośliny, tak, zwierzęta, to wszystko jest węglowe. I teraz może, co jest istotne, nie zawsze tak było. I to wiemy z podań dawnych, ale to też wiemy z tego, że ja badam, kiedy coś działo, jak się działo i się działo inaczej. Więc po pierwsze chodzi o to, że ciało fizyczne ma, my mamy węglowe, a będziemy chcieli je zmienić na krystaliczne, a oprócz tego poza ciałem fizycznym mamy jeszcze inne ciała na wielu płaszczyznach, właśnie eteryczne, astralne, mentalne, teraz mówię po płaszczyznach, znaczy przyczynowe. I ale w każdej tej płaszczyźnie jest jeszcze jakby 7 warstw, prawda? Tak, to są jeszcze warstwy zagęszczenia. Nie chciałbym tu rozdrabniać, żeby nie zaciemnić. I teraz, dlaczego mówimy to o tym jako o ciałach? Z jednej strony można powiedzieć tak trochę matematycznie, jest to zbiór pewnych właściwości, podobnych do tego, co ma ciało fizyczne. Ale co jest ciekawe, w ciele astralnym można ciało fizyczne uśpić i w ciele astralnym można po prostu sobie wyjść, pochodzić po pokoju i wrócić. Słynne OOB. Słynne OOB. Można też w ciele mentalnym zostawić sobie śpiące ciało fizyczne, astralne, wyjść, pochodzić po pokoju i wrócić. No, w przyczynowym nie próbowałem, ale no, generalnie one pewnie mają jakieś tam dość podobne właściwości. I teraz wydaje się najdoskonalszym ciałem jest ciało fizyczne, ponieważ ono jest odbiciem wszystkich. Aczkolwiek sterowanie nim jest jakby poza nim i to jest taki klucz taki do tego, myk. Taki myk. I teraz tak, mając to ciało, jakby bez tego ciała, tamte ciała nie są tak użyteczne, no nie chciałbym powiedzieć bezużyteczne, ale nie są wystarczająco użyteczne. Znaczy, każdy, kto, pewnie nie jest za dużo takich ludzi, ale każdy, kto wyszedł sobie w ciele astralnym, zobaczy, że fajnie jest, ale w fizycznym jest fajniej. Można się przenosić, przechodzić przez ściany, drzwi, fruwać i tak dalej, ale tak czy siak w fizycznym pofrunąć samolotem uważam jest o wiele fajniej, a jeszcze jakbym mógł w ciele fizycznym sobie pofruwać, tak jak, nie wiem, ptak, to już w ogóle byłoby super. I teraz... Po co nam ciało krystaliczne? I teraz właśnie dochodzimy do tego, że ciało krystaliczne ma pewne możliwości i poza tym, że może by tak powiedzieć, kto miał ciało krystaliczne? Na przykład Jezus Chrystus, który został ukrzyżowany, a później wstał, to później wstał i jawił się w ciele właśnie takim, jakim my nazywamy krystaliczne, a jeśli dobrze pamiętam, w chrześcijaństwie się nazywa chyba to ciało uwielbione. Ale to było ciało, w którym mógł się przemieszczać na daną odległość, mógł je sobie kształtować, o zobacz, tu jest tam dziura po tej włóczni na przykład. Tak, to ciało można dowolnie kształtować. To jeszcze Saint-Germain.
Saint-Germain, którego książkę o nim znalazłem, mając gdzieś tam jakieś 16-17 lat. Króciutka, maleńka, dosłownie wręcz broszura, ale opowiadała o czymś, o kimś, o zjawiskach i o kimś, kogo poczułem, że naprawdę był. To jako forma legendy, no bo to tak wyszło, że żył tak ponad 300 parę lat, no więc ktoś stwierdził, że to chyba niemożliwe, ale biorąc pod uwagę, że z tym człowiekiem, chciałem powiedzieć, z tą istotą można nawiązać kontakt, jeśli ktoś umie, to nagle się okazuje, że tak, jak najbardziej można, i on w tym ciele sobie przychodził, mieszkał sobie gdzieś w Himalajach i co jakiś czas balował to na jakichś paryskich dworach, tak, albo gdzieś na jakichś rosyjskich, gdzieś tam za carów i tak dalej, i po prostu żył pełnią życia. Może przypomnij, bo mówiłeś, że Saint-Germain nie używał samolotów, wtedy nie było. Jak on się pojawił na tych dworach w USA, gdzieś na chyba podpisywaniu, jeśli dobrze pamiętam, faktycznie, tak. Deklaracji Niepodległości? On był przy tworzeniu Deklaracji Niepodległości. I właśnie o to chodzi, że ciało krystaliczne ma możliwość przenoszenia się świadomie z miejsca na miejsce, jakby nie bacząc na odległość. I tworzenie skafanderka fizycznego. Można stworzyć w nim ciało, będzie wyglądać jak ciało fizyczne, ale i nawet trochę będzie się zachowywać jak ciało fizyczne, ale nie będzie tak działać, nie będzie możliwości uszkodzenia tego ciała na przykład. No bo mówimy o ciało fizyczne, ale chodzi nam, że to ciało fizyczne węglowe, które dotykamy i widzimy tutaj teraz. Znaczy będzie wyglądać jak ciało fizyczne węglowe tu i teraz, ale może wyglądać inaczej. Sami decydujemy, jaki jest tego kształt. Kto jeszcze o tym mówił? Kahuni o tym mówią. Ja kiedyś słyszałem świetny wywiad, niestety nie mogę sobie przypomnieć nazwiska tej kobiety, ale był to wywiad w radiu i redaktor rozmawiał z kobietą, która żyła przez jakiś czas z kahunami i chodziła po lawie, tej lawie, która wypływa, tak, nie zastygłej, i robiła różne rzeczy. No i ten redaktor mówi, no przecież to tak się nie da. Jak pani to w ogóle zrobiła? A ona mówi, no po prostu trzeba sobie stwarzać ciało natychmiast, szybciej niż się zdąży spalić. Czyli tworzyła sobie jakby namiastkę ciała fizycznego, a ponieważ ono się paliło, to ona stwarzała sobie na bieżąco. To ciało krystaliczne, teraz trochę przechodzimy do możliwości, stwarza się na bieżąco w każdej milisekundzie istnienia. W związku z tym no nie ma możliwości ani zabicia tego ciała, ani, nie wiem, zatrucia, ani no cokolwiek zrobienia. Ani nakazania mu czegoś. Zabronienia mu czegoś. W pewnym sensie można zabronić, można zablokować. I to już było, to już wiemy z przekazów w dawnych wiekach. Ja może jeszcze tylko dokończę, bo to poza kahunami wiemy z przekazów Bairda T. Spaldinga, który specjalnie na wschód wyruszył z ekspedycją szukania ludzi wielowiecznych i w ogóle ciekawych zjawisk, i trafił na wioskę, całą wioskę. Tutaj mówimy o jakimś tam jednym, że to jakiś drugi, tam przywódca religii, w ogóle. Natomiast tam cała wioska była i wioska polegała na tym, że byli tam tylko i wyłącznie ludzie, którzy dochodzili do końca swojej drogi duchowej, i mistrzowie. I bywało tak, że chodzili piękni, dwudziestoparoletni, promienni ludzie, a byli tacy już staruszkowie i w ogóle, już prawie na skraju umarcia, śmierci, i wchodzili do szałasu z tym mistrzem, medytowali, coś tam robili, i niektórzy po prostu po iluś tam dniach wychodzili jako piękni młodzi, a niektórzy umierali, ale mistrzowie stwierdzali sobie, że są na tyle na wysokim poziomie rozwoju, że przechodzili śmierć i nie potrzebowali. Można powiedzieć, że zmartwychwstawali, ale chodzi o to, że byli już na tak wysokim poziomie, że stwarzali sobie ciało krystaliczne i wracali z powrotem. Ciało krystaliczne, poza tym, że potrafi się przenosić na różne odległości, potrafi też, albo inaczej, przechodzi się barierę śmierci i przechodzi się też barierę starzenia się. Ciało fizyczne się starzeje choćby nie wiem co,
choć można bardzo dużo zrobić, coraz więcej wiem, żeby się nie starzeć. Natomiast tamto ciało się o tyle nie starzeje, że je cały czas stwarzamy na bieżąco. W związku z tym możemy sobie stworzyć, że mamy 20-30 lat, kiedy człowiek jest chyba najpiękniejszy, nazwijmy to, najbardziej w pełni sił i tak sobie być. Dlatego ludzie nie wierzyli, że jesteś tym chiropraktykiem z Borowski. Tak. Ja coś mam w sobie, ja myślę sobie, że już od wielu wcieleń nad pewnymi rzeczami pracuję i co do czegoś musiałem dojść, bo ostatnio jak byłem w urzędzie, to pan urzędnik liczył na kalkulatorze, czy ja naprawdę mam 50 lat. I on to dość długo liczył, a się zastanawiam, o co chodzi, czego ja nie dopełniłem, co jest nie tak, a on po prostu liczył mój wiek. I są różne sposoby wyglądania młodo, ale ten, o którym mówimy, wydaje się być niedościgniony, znaczy dościgniony, nie mam nadzieję, ale najlepszy, absolutnie. Nie ma sensu męczyć tego ciała węglowego, bo ono ma tyle pozakładanych, o to jest widzisz ważne, ma tyle pozakładanych manipulacji i to trzeba otwarcie powiedzieć, tego są miliony albo i miliardy. No nie jest tylko, że ktoś tam z czakramów sobie usunie jakieś nie wiem, kod i jakiś kod, pieczęć czy coś i już mu nic nie będzie. To bzdura jest. Po prostu jest tego olbrzymia ilość. Dlaczego? Bo można. Ciało węglowe też gnije cały czas. O tym nikt nie mówi. Mówimy tylko, że jest takie cudowne. Roztaczamy nad nim wręcz parasol czegoś nadzwyczajnego, a ono na ostop gnije. Gdyby nie to, że nasze komórki się w szalonym tempie odnawiają, prawdopodobnie zgnilibyśmy stojąc tutaj. No tak, ale ciało fizyczne węglowe jest dokładnie takie, to masz całkowitą rację, ale ono też gnije dlatego, że pozwalamy mu gnić. Gdybyśmy usunęli negatywne przekonania na swój temat, który jest po prostu niemożebna ilość, i gdyby pomyśleć to, co myślą psychologowie, co przeciętny pacjent ma na sobie, to trzeba to pomnożyć razy parę milionów i to będzie chyba właściwa ilość, ile mamy negatywnych przekonań, które niszczą nasze ciało fizyczne. Więc gdybyśmy się ich pozbyli, to być może to ciało fizyczne by tak z 800 lat żyło. Myślisz, że wchodząc w ciało krystaliczne, pozbywamy się tych przekonań? No i właśnie to jest to, że pozbywając się przekonań, nagle się okazuje, że mimowolnie tworzymy pewien rodzaj ciała. Ja myślę, że to nie jest tak, że my teraz sobie wymyślamy ciało krystaliczne, teraz sobie stworzymy, tylko ono jest taki program i my idziemy w tym programie, można nic nie robić, ale można iść w tym programie i mimowolnie pozbywając się pewnych rzeczy, przekształcamy nasze ciało w krystaliczne. I wtedy już nas nie dotyczy to śmo, owo i to ciało wygląda coraz lepiej. Dobra, a co nas nie dotyczy, kiedy mamy ciało krystaliczne? Bo no, ja rozumiem, że tak, nie musimy jeść, co zafascynowało mnie u Bretarian, nie musimy wydalać. Czyli nie zaśmiecamy swojego planety, środowiska, no. tego co jest wokół nas, nie niszczymy, nie jemy zwierząt, czyli nie zabijamy, nie jemy roślin, czyli nie zabijamy. Co jeszcze? Pokusiłbym się nawet o to, że nie oddychamy. Pamiętam, jak ktoś kiedyś powiedział, o ja jestem wegetarianinem, bo nie chcę zabijać. Ja mówię, ale to zabijasz rośliny, a roślina to jest co innego. No ale dobra. Powiedzmy, że zabijasz rośliny. No, on mówi, powiedzmy, że zabijam rośliny, ale mówię, nie da się nie zabijać, bo kiedy oddychasz, to zabijasz miliony jakichś tam drobnoustrojów, które wdychasz razem z sobą. Nie da się nie zabijać, chyba że przestaniesz jeść i oddychać. I teraz zmieni się całe oprogramowanie. Zmieni się tak bardzo wszystko, że nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić. Kiedy patrzymy na obecny świat, to on się opiera na jedzeniu, i wydalaniu. To no też, co za tym idzie. I dbaniu o to, żeby mieć gdzie spać, mieć gdzie schronić to ciało, żeby tam się nie zamarzło, nie przypaliło się, nie tam coś mu się nie stało ze skórą i tak dalej. Coś nas nie napadło, nie zeżarło. I jakby przed wirusami, bakteriami. Tak. I teraz cały czas albo chronimy to ciało, albo musimy tam zasilać to ciało, bo ono się nam w końcu bez przerwy rozpada. I tak, nie trzeba będzie spać, nie trzeba będzie, nie wiem, jakoś specjalnie chronić tego ciała, ani jeść, ani oddychać, nie potrzebujemy samochodów, samolotów, przemieszczamy się gdzie chcemy,
Ja wiem, że w tym momencie koncerny energetyczne będą próbowały blokować, ale oni na razie myślą, że, to, że jestem dobrym wariatem, więc na razie nikt nie będzie tam szkodził, myślę. I to ciało, wystarczy sobie pomyśleć, stwarzamy cały czas na bieżąco coś, w czym istniejemy. Jak wiele aspektów odchodzi, ile mamy wolnego czasu. Już nie mówiąc o to, że nie musimy bez przerwy zarabiać olbrzymiej ilości pieniędzy, żeby kupić i utrzymać dom i jeszcze kupić jedzenie. Tak? No to cały czas utrzymanie tego ciała. Tego skafandra, którym tak naprawdę zarządza ciało przyczynowe. No tak. Ale wpływa na nie ciała, wpływają na to ciało przyczynowe, ciała nadprzyczynowe, które dużo tutaj mieszają. Właśnie i teraz dochodzi do tego, że jest nam źle. Dlaczego się w ogóle rozwijamy? Bo jest nam źle. Najczęstszym impulsem do rozwoju jest to, że dzieje się coś tak wstrętnego w życiu, że mówimy dość i pytamy się, jak z tego wyjść. I okazuje się, że takie zwykłe środki standardowo zaradcze często są już za małe. Jeżeli działają, to ten człowiek sobie to jakoś tam zaradzi i nie zapyta, jak się rozwijać. Ale czasami są takie sytuacje, a coraz częściej mam wrażenie, ludzie się właśnie przez te sytuacje budzą, że oni mają dwie drogi. Albo się załamać kompletnie, albo pójść właśnie w stronę rozwoju. I w stronę rozwoju nagle się okazuje, że da się odwalić jakąś wielką rzecz i jest inaczej. I przestaje nas to dotyczyć. I okazuje się, że w ogóle byliśmy wkręceni, dosłownie wkręceni, wmanipulowani w jakąś głupotę i nie dało się z tamtego poziomu tego rozwiązać. Trzeba było stanąć z wyższego punktu i zobaczyć, że była to głupota i powiedzieć, dobra, to ja się już te klocki z wami w przedszkolu nie bawię, ja idę gdzie indziej. I nagle się okazuje, że ta sprawa odchodzi, ta sprawa odchodzi, ta sprawa odchodzi i nasze ciało zaczyna się przekształcać. A później dochodzimy do tego, że w tych wyższych ciałach jest po prostu masakryczna ilość negatywów, które ktoś nam założył. No podkreślam, to nie jest, jest nas, wszystko jest w nas, ale nie my żeśmy to stworzyli. Więc jest ta masakryczna ilość rzeczy i jak zaczynamy je odkopywać, to znowu nam się ciało zmienia, aż dochodzimy do takiego, do takiej informacji, przynajmniej ja do takiej doszedłem, bo ja się zapytałem, kiedy się to skończy, ten cały cyrk, że bez przerwy coś jest nie tak. I dostałem odpowiedź, kiedy usuniesz ostatni punkt zaczepienia. Ponieważ zawsze, jeżeli coś sobie robimy, a mamy to, powtarzam, wprogramowane, tak, jak wirus komputerowy. Nie tylko w fizycznym, ale we wszystkich ciałach. Przyczynowym przede wszystkim. Fizyczne to już tylko cierpi. Że w momencie, kiedy nie będzie punktu, o który ktoś się zahaczy, żeby nas zmanipulować, to się to skończy. Ale usuwając ten ostatni punkt, tworzy się ciało przyczynowe. I wszystko gra. Więc to do tego dążę. To się wydaje na początku po prostu droga nie do przejścia, jak ja tu mówię o tych milionach. No ale stworzyłeś już drogę, bo ludzie mają już możliwość rozpocząć proces, bo też trzeba powiedzieć, że to nie jest tak pyk i już masz ciało krystaliczne. To jest proces, w którym dorasta się do odrzucenia wszelkich manipulacji, wierzeń, programów, które są nie tylko w naszym ciele przyczynowym, ale są pozaszczepiane w różnych warstwach naszych ciał. Czyli należy najpierw to wszystko podrzucać. Powiem też tak pokrótce z doświadczenia. Odrzucić wiele tutaj rzeczy, które nas trzyma przy tym fizyczności i przy fizycznym świecie. I tak naprawdę jest to proces u niektórych krótszy, u niektórych bardzo długi, a u niektórych po prostu może być błyskawiczny, ale trzeba na tą ścieżkę wejść i zacząć nad tym pracować. To nie jest tak, że to będzie nam dane. Z tą błyskawicą to ja nie jestem pewien, ale chyba, że ktoś wcześniej pracował, teraz tu przyjdzie na ziemię i nagle siłą się przerodzi, ale on wcześniej pracował, więc to nie wydaje mi się. A przynajmniej ja się z tym tylko spotkałem, że naprawdę jest ciężka charuwa. Jest bardzo dużo pracy nad tym, żeby coś takiego uzyskać, ale ja to widzę z punktu widzenia osoby, która samoistnie przekopuje się, dosłownie bierze maczetę i przez tą dżunglę idzie. A po drodze co chwilę jakiś lampart czy inny jadowity wąż. Albo nie ta ścieżka. Albo nie ta ścieżka, dokładnie. Są miliony nie tych ścieżek. Właśnie, jesteś niezmordowany, nigdy nie zatrzymujesz się w eksplorowaniu. I tylko chyba dlatego tą ścieżkę gdzieś tam ci się udało wyciąć. Ja myślę, że ktoś, kto już za kimś idzie, no to ma na tacy podane. Tak. Aczkolwiek to i tak jest ciężka charuwa. Ale
No tak, no to nie jest tak, że przyjdziesz i mu dasz, on musi to wypracować w swoim ogródku. Tak, to jest trochę jak z nauką, nie wiem, jakiegoś języka, że no nie nauczysz się za kogoś, ale możesz, ten kto się pierwszy uczył, powiedzmy, że ktoś wyjechał, były takie czasy, do Japonii z Ameryki i nagle wszyscy mówią po japońsku, nic mówi po angielsku. Jak się nauczyć japońskiego? Natomiast obecnie, no po prostu do są wyboru, do koloru. Książki. Tak, są książki, internety, native speakerzy i takie inne. No więc jest po prostu o pięć nieb łatwiej. No i na tym to polega w rozwoju też. Ktoś tam musiał wykarczować drogę, pomylić się miliony razy, aż znalazł właściwą, a ci już następni prosto idą. Właśnie, to jak ta droga wygląda, idąc za tobą w stronę krystalizacji ciała? Ja sobie myślałem, bo jakby jak to zrobić, bo idąc tą samą drogą, no to jest trochę ciężko, ale co by można znaleźć, żeby było łatwo, to oczywiście zachęcam do samoposzukiwań, natomiast uważam, że na początek jest bardzo dobre reiki, bo jest bardzo proste. Reiki jest tylko do pewnego poziomu, o czym zaraz powiem. I ja wiem, że bardzo byśmy chcieli, aby to była energia miłości, żeby już było absolutnie wszystkim. Jak już to zrobimy, no to już po prostu jesteśmy high life. Tylko wiele osób odchodzi od reiki, bo pomimo, że na początku się tak mówi, to oni już to mają to reiki, a później widzą, że ani nas to od wszystkiego nie uwalnia, ani nie jest high life. I te różowe słonie, które na początku były, zrobiły się coraz bardziej szare, duże i robiły kupę. I to jest naturalne, że konfrontujemy się z rzeczywistością i teraz pytanie, co dalej zrobimy. Ja poszedłem dalej, popatrzyłem sobie, gdzie to, dokąd to reiki działa i ono bardzo ładnie działa, ale tylko do pewnego momentu. Jesteś w stanie określić, gdzie sięgają ludzie zazwyczaj? Jest tak, że jest tego, trzeba było wyjść poza, cały czas powiększać. My jesteśmy, powiedzmy, na jakiejś tam planecie, ale ta planeta jest w jakimś tam układzie, ale ten układ jest w jakimś innym układzie. Z fizyki wiemy, że właściwie to leci w nieskończoność i to leci w nieskończoność, ale jest pewien schemat, który się powtarza w tej nieskończoności i ten schemat, który ja określiłem, jak go nazwałem wszechświatem, nazwa może być myląca, ale załóżmy, że to jest właśnie ten wszechświat właściwy i jak to powiedzieć, postaram się najprościej powiedzieć, ale to nie będzie dla wszystkich jasne. Było sobie nic, ktoś wziął to nic, rozszczepił na materię i antymaterię i jedna z tych części na początku bardzo chciały z powrotem do siebie, ale później się okazało, że one są, jest to rozwojowy układ i jedna z tych części stworzyła sobie coś, a druga zależy w której rzeczywistości, bo ich jest dość dużo, druga czasami sobie stwarza, czasami nie. To jest to proste wytłumaczenie. I teraz, ponieważ ta, która sobie nie stworzyła, bardzo chciała mieć to dziecko, nazwijmy, to coś zrobiła, że uszkodziła to dziecko i tą, która stworzyło to dziecko też. I zaczęło się psuć. I zaczęło to dziecko umierać i obecnie było prawie już na krawędzi, no właściwie już śmierci. No to nasz wszechświat to jest to dziecko. Więc nic dziwnego, że w naszym wszechświecie wszystko się sypie, wszystko gnije i wszystko jest wstrętne. Wszystko cierpi. Jeżeli ktoś myśli, że tutaj królują różowe słonie i same serduszka, no to życzę dalej życia w bardzo fajnej bajce, ale tak nie jest. I ktoś przestanie się oszukiwać, to doskonale wie, że tu jest szambo. Nie będę już wymyślał słów. Po prostu to jest gnijące czyjeś ciało i my w nim jesteśmy i tu wszystko się sypie i każdy walczy o energię, bo tej energii jest coraz mniej i ta energia się niedługo skończy, ponieważ skończyłaby, ponieważ to coś miało umrzeć. I jeżeli zobaczmy, że tak naprawdę wszyscy walczą o energię. O energię na przykład pieniądza, o energię sławy, ale po to, żeby zdominować i zeżreć, albo wyssać. No dobrze, czyli będąc ciałem krystalicznym, nie potrzebujemy walczyć o energię. No właśnie. I to już wychodzimy poza ten schemat, bo to jest taki schemat, który jest, nas ogranicza, ale my możemy powiedzieć, ale my się w tą bajkę przestajemy bawić. Ale ja jeszcze powiem, bo może wyszliśmy z tego, czemu reiki nie działa. Reiki działa właśnie w tym stworzeniu. Tylko i wyłącznie. Reiki jest znalezione w tym stworzeniu. To jest cud
dosłownie cud, który zrobił Usui, że znalazł, znaczy odkrył z powrotem, ktoś kiedyś znalazł, kiedy jeszcze nie było tak źle, prawdziwe źródło czystej energii i przekazywał to, i te, a później już to stworzenie coraz bardziej umierało. Natomiast to źródło ciągle jest, to znaczy już przestało być czyste i dlatego myślę, wiele osób odeszło od Reiki, ale z powrotem zaczęło być czyste i mam nadzieję, że zaczyna i mam nadzieję, że wiele osób sobie do tego Reiki przyjdzie, bo to jest jeszcze coś czystego, czego się można napić w tym szambie. I to jako tako, znaczy fajnie, ale jakoś tam działa w tym obrębie tego stworzenia. Natomiast jeszcze to, co nas, nazwijmy to, stworzyło, czy urodziło bogini, czy zwał to jak zwał, i jeszcze jest coś, co przywaliło. Ale to ta druga część. I obie na nas działają. To trochę jest tak jak matka i ojciec, ale to nie jest do końca to, ale to trochę tak jest. I można, taki symboliczny oczywiście. I teraz oni teoretycznie powinni nas wspierać. No ale ponieważ sami zostali... biją się między sobą. Tak, biją się między sobą, ale tak naprawdę zostali zainfekowani, ale o tym to już... To jest... No innym, wszystko ma swoje jakieś tam przyczyny i dlatego tak się podziało. To oni nas niszczą. Także teraz mamy sytuację, w której gnije to stworzenie, a jeszcze jedno tam niszczy i drugie niszczy i jest cyrk na kółkach. I teraz Reiki działa tylko w tym stworzeniu, a nie działa na tamte zewnętrzne czynniki, które teoretycznie powinny nas wspierać, więc Reiki byłoby wystarczające. Mhm. Ale ponieważ nas niszczą, to Reiki jest niewystarczające. I po to znalazłem inny rodzaj energii, który nazywa się Force Quantum, który działa w tamtych też. W tym, ale w tamtych też. To fajnie odczuwa się, bo jeśli używam Reiki, to czuję autentycznie przepływ energii w ciele fizycznym, tak? Natomiast kiedy używam Force Quantum, czuję przepływ w tych wyższych ciałach, już skrystalizowanych. I to jest taka bardzo subtelna, ale wyczuwalna różnica między Reiki a Force Quantum. No wow! No, to jest super, że tak czujesz. Ja jeszcze bym chciał dopowiedzieć, że Force Quantum działa bardzo ciekawie, ponieważ o ile Reiki robi pewne rzeczy i ono sobie płynie i ono robi tak, jak to w tym fizycznym czasie jest, to Force Quantum działa... O, już? Tak. Natychmiastowo. I aż się na początku jest tak, aż tak trochę głupio, no mogłoby jakoś, nie wiem, popłynąć albo coś zrobić, ale to jest tak. Oczywiście są jeszcze poważniejsze rzeczy, które wtedy faktycznie ono trochę dłużej pracuje. Ale nie o to chodzi, czy tam dłużej, czy nie. Chodzi o to, że działa na inne płaszczyzny i zaczyna być faktycznie lepiej, ale tam jest na tyle już źle, że jeszcze jest... Dużo pracy. Powiedzmy tego takiego oczyszczania. Natomiast wyjściem z tego wszystkiego jest właśnie ciało krystaliczne. Co więcej, ciało krystaliczne też ma swoje wersje, 1.0, 2.0, 3.0 i obecnie walczymy chyba, no tak sobie nazywałem, wersję 3.0, taką, której nie podlega destrukcji. Pierwsze nigdy nie podległo destrukcji, wersja 1.0, ale dało się je okłamać. Druga wersja, która już była słabsza, bo dostała domieszki i modyfikacje, dało się nawet czasami zabić. Było to strasznie trudne. Ja to odsyłam do mitologii, bo tam byli tytani i byli bogowie olimpijscy. I ja wiem, że ktoś sobie mówi, lubi bajki, ale ja też lubię bajki. I w nich jest bardzo dużo prawdy. Dlaczego? Bo jak chcesz komuś powiedzieć pewną prawdę, której twój umysł nie przyjmie za Chiny, bo jesteś tak zaprogramowany, żeby tego nie przyjąć, to mówisz, że opowiadasz bajkę albo robisz film science fiction. I wtedy już jest okej. Mhm. A informacja przechodzi, taka, która powinna przejść. I jeżeli mielibyśmy się zastanowić nad informacją o tytanach i bogach, to tytanów się nie dało zabić. Natomiast bogów z wielkim trudem, którzy byli nieśmiertelni, ale się udawało. Ale tytanów udawało się uwięzić. I teraz chodzi o to w wersji 3.0, żeby nie dało się ani uwięzić, ani z wielkim trudem zabić. Bo teraz mi taka myśl przyszła, no ale po co ten cały trud i wysiłek, żeby się skrystalizować? Bo za każdym razem, kiedy nasze ciało fizyczne umiera i wraca do tygielka i znowu wchodzi tutaj, żeby ponownie się narodzić, ponownie zostać dzieckiem, to zanim w ogóle tutaj trafi, to raz ma efekt zapomnienia, pojawia się efekt zapomnienia, którym nie pamiętamy
po co byliśmy, co już zdobyliśmy, co już wiemy, zaczynamy bajkę od początku. Taki efekt świstaka właściwie to jest. Znaczy efekt świstaka był ten film taki, że było identycznie, tylko on się zmieniał. A tutaj, biorąc pod uwagę parę milionów lat, to właściwie jest identycznie. Aż tak się to nie zmienia. Natomiast faktycznie, biorąc pod uwagę jedno wcielenie za drugim, to są różne te wcielenia. Ale pytanie, czy my chcemy być cały czas w bajce efekt świstaka, to jest raz. A dwa, że coś się wydarzyło, że jest coraz większe cierpienie. Bo ja sprawdzałem, czy to tak ma być. I właściwie wyszło, że nie. To ma tak nie być, dlatego że tutaj jest bardzo dużo informacji, bo my się tu rozwijamy. My się już tu w ogóle nie rozwijamy, tu próbujemy tylko przetrwać. Żaden rozwój. I to było moje zdanie, a kiedy porozmawiałem z różnymi istotami, to one też stwierdziły, że nie, to już poszło za daleko. Jeżeli kogoś próbujemy rozwinąć, czegoś nauczyć, to jeżeli mu nie damy żadnych trudów do pokonania, to on nic nie zdobędzie, nie będzie miał motywacji. I to widzimy często obecnie na dzieciach. Taki jest taki trend. Jeżeli damy mu za mocne i po prostu go zgnoimy, zniszczymy, to go złamiemy i on też się nie rozwinie. Nic się nie zmieni, on po prostu będzie złamany i do niczego nie dojdzie. Ta trauma, którą doznał, po prostu będzie zbyt ciężka i go przywali. Trzeba właściwie dozować poziom trudności, tak aby motywacja była, ale też żeby ten ktoś chciał się wyzwolić. I my nie mamy obecnie w tym naszym wszechświecie czegoś takiego. Było, ale już nie mamy. Mamy za dużo tego zgniatania. Mamy za dużo zgniatania i bardzo wiele ludzi się już poddało. Prawie wszyscy i jesteśmy obecnie trochę jakby to powiedzieć, takie jedno wielkie więzienie. Jest taki film czteroczęściowy Matrix, który bardzo pięknie to obrazuje. Prawie, że ja wiem, że niektórzy myślą, że to jest taki alegoria, jeżeli ktoś w ogóle się nad tym zastanawia, a to nawet chyba nie jest alegoria, to bezpośrednie pokazanie jak jest. Więc obecnie jest taki czas, w którym po prostu jesteśmy sobie takimi bateryjkami, które są uprawiane i jeżeli jest puszczona jakaś bajka o tym, że tak naprawdę to wszystko ma sens i to wszystko ma jakiś cel rozwojowy i będziemy pięknymi istotami wśród różowych słoników, to tak nie jest. Znaczy, jeżeli ktoś chce wierzyć, proszę bardzo, ale tak nie jest. Więc po co się rozwijać, żeby wyjść z więzienia? Konkludując, bez ciała krystalicznego ja bym nie przeżył. Moje ciała, tak, były już tak zniszczone i tak właśnie ciągle ładowane cierpieniem, że to już było ponad sens istnienia. No właśnie. Właśnie o to chodzi, że to wcale nie jest do końca tak, że im więcej pracujemy, tym jest łatwiej. Bo ja wiem, że to jest upijające, tak nie wiem, tak na koniec powiedzieć, ale chodzi o to, że im bardziej próbujemy wyjść z więzienia, tym bardziej strażnicy próbują nas dogiąć. I trzeba sobie to jasno powiedzieć. I trzeba znaleźć inną drogę. Dokładnie. No bo mi rozbawiasz.